Hej ho, bo jak już tak wam nagrywałam daily vloga, to już wam nagram po całości, nie? Czyli w sensie, że jak wygląda mój dzień właśnie poniedziałkowy. Cały czas jeszcze poniedziałek, Agnieszka, jeszcze nie weszliśmy we wtorek. Za godzinę wejdziemy we wtorek. Włosy pofarbowałam, nic nie widać, pewnie pomarańczowe cały czas nie widać, nie? Tak myślę, że w tym świetle takie ciulowe. Pokażę wam w świetle dziennym. Może wbijają w pomarańcz, bo jednak no, ciepły blond, no to wiadomo, ten gdzieś tam ta poświata jest taka, ale są świeżutkie, błyszczące, fajne, podobają mi się. O, widzicie? Jak rude. A tutaj takie ładne, jasne. Ja jestem zadowolona w każdym razie. Ciepły blond. Idę na siłownię. I dobrze, że do was chwilę pogadowuję, aczkolwiek nie ukrywam, że się bardzo boję. Jest godzina 11. Tak, idę sama. Idę sama, bo Oliwia chciała jeszcze poczekać. Pewnie by poszła gdzieś za pół godziny, a za pół godziny plus drugie pół godziny. To się świeca? Ładnie? Na tych płatkach. Za drugie pół godziny i drugie pół godziny to ja już będę wracać. Ja już będę wracać, jak ona będzie szła. A ona jeszcze będzie robić trening godzinę albo z hakiem godzinę, to ja już w ogóle chcę być w domu, nie? Usiądę sobie, coś jeszcze może obejrzę. Nie piłam przed treningówki. No bo nie chcę się rozbudzić, chciałabym normalnie pójść w miarę spać, chociaż o tej drugiej. To jest dla mnie normalnie, przyrzekam. Pierwsza, druga to jest dla mnie naprawdę dobra godzina. Zwłaszcza, że często pracę kończę się głównie o 11. Wzięłam sobie napój izotoniczny i mgiełkę do ciała. No i idę. Generalnie już jestem pod siłownią, więc to jest ten taki kawałek, w którym no gdzieś tam się trochę boję, wiecie o co chodzi. Wieje! Nie będzie mnie słychać. Także ja kończę. Powiem wam ewentualnie po treningu jak było. Trzymajcie kciuki, żebym wytrwała, żebym dała radę, żebym nie zasnęła tam na sprzęcie. Buziaki. O, okidoki, rubaczki. Odzywam się na chwilunię. Tutaj się trochę dogrzewam, stąd to pomarańczowe światło. Kurde, za nisko jestem, co? Dobra, go się odsunę, żeby było alright. Zrobimy sobie pielęgnację. Jestem po siłowni. Nie wiem, czy się odezwałam w ogóle po siłowni ogólnie. Chyba nie. I nie wiem, czy się nagrałam przed siłownią. Więc jeśli się nie nagrałam, to byłam na siłce, zrobiłam fajny trening. Jest bardzo późno, jest noc, środek nocy, jest bardzo ciemno. O, tak jest ciemno. No ale nagram wam z tym drugim światłem, bo potrzebuję ciepełka. Użyję sobie z wami ten olejek. Pokażę wam, jak buzia wygląda z tym olejkiem. Miracle Oil i to jest Revolution Pro. Bardzo mi się on przypodobał. Czekajcie, tylko nałożę na pipetkę. Jest dość gęsty. Farbowałam ci włosy, to wam też nagrałam właśnie. Robiłam sobie płatki pod oczy. Co też wam chyba nagrałam? Dobra. Może nie pachnie nadzwyczajnie, bo czuję się tu jakieś takie... Jakiś taki trochę też ziołowy, jakiś taki, chciałam być posmak. No nie posmak, tylko ten zapach, nie? Jakiś, nie wiem, geraniu, czy coś. Czy jakiś sarz, nie pamiętam co to jest, bo po polsku sarz zapomniałam. Ale wiem, że to nie jest fajny zapach, ale zobaczcie na tą skórę. I ona, gwarantuję wam, że ona jutro, jak wstanę, będzie właśnie taka... Taka aksamitna i taka fajnie nawilżona. Ja idę już spać, więc posmarujemy sobie, zaraz wam pokażę. Posmarujemy sobie też troszeczkę dekolt. Bluzę i tak zostawiam, bo zaraz założę sobie piżamkę. Czekajcie, gdzie to jest? Dobra, alright. Dekolt. Tutaj troszeczkę. O ile, ale widzicie, jak on fajnie, po prostu przepięknie, no wiadomo, to jest olejek, ale no jest naprawdę bardzo fajnym olejkiem. Muszę wam powiedzieć, że no, bardzo mi przypadł do gustu, tutaj pod oczy, oczywiście okolica oczu i bruzdy. Tutaj się skupiam najbardziej na tym
areale mi tutaj zależy. Okej. Ma być przeciwstarzeniowo, no to niech będzie. Ma on mieć jakieś tam właściwości przeciwstarzeniowe, więc... Więc why not? No i oczywiście szyja. Standardowo. I tak wypielęgnowana. Mogę iść spać. Nie wiem właśnie, kurczę, nie wiem, teraz nie pamiętam po prostu, co wam gdzie nagrałam. Bo nagrywałam wam i storki, i vloga. I nie wiem, co na vloga nagrałam. W każdym razie, jak sobie będę edytować, to się dowiem. Ale robiłam włosy, farbowaliśmy. Tak wyglądają suche, tylko poczekajcie, wyłączę to pomarańczowe światło. No widzicie, że są jaśniejsze. Są jaśniejsze. Naprawdę wyglądają dobrze. Fajnie zrobiony odrost. Podoba mi się ta farba. Chyba na razie będę ją tak najczęściej używała. To była ta 1021 Stockholm. A tutaj... I to był jakiś Very Light Light Blond. Coś takiego. No, więc ja już wysztyftowana. Zmykam do spania. A jutro zrobimy sobie tą maskę. Tą zakupioną. Jestem jej bardzo ciekawa. Wrapping Effect. Ten Wrapping Effect mnie bardzo ciekawi. Ale jeszcze sobie o niej też poczytam, bo dodam wam opis, jak będę już sobie robić. Także trzymajcie się. Do usłyszenia. Chciałam sobie z wami zrobić po prostu tą... ten, a ciekawe, czy jak ten olejek na usta. Ja tu lubię takie, wiecie co? Eksperymentos. No co? Olejek to olejek, nie? Co mi się może stać ze strami? Raczej nic. No. I teraz idę spać. Jeszcze trochę mi się spodoba ten. Dobrze, że mam dwa. To będę miała na Zaśkę. Aha, mówię, co mi tak się chłodniej zrobiło? No bo wyłączyłam sobie światełko. Teraz sobie tutaj trochę włączę ciepełko. Tu jeszcze jest też jedna maska, jaka na mnie czeka. To dzisiaj robiliśmy te płatki. Wyrzucam opakowanie, bo już ich nie ma. Także mamy jeszcze te maseczki. I coś tu jeszcze miałam. A co tu jeszcze leży? Czekajcie. Krem do rąk. O, to sobie zaaplikujemy. Apis witalizujący krem do rąk. Olymp Fire, czyli to był ten... To chyba był odpowiednik ten zapisu i to chyba miał być ten Olymp coś tam, to był odpowiednik chyba tego zapachu Paco Rabanne. Paco Rabanne Olympi czy One Million? No bo jedno, bo drugie. Chyba tej Olympi. Paco Rabanne Olympia chyba. Czekajcie. Bardzo, bardzo podobny. Tak mi się wydaje. Paco Rabanne Olympia, nie? Ten taki w złotym tym, takim pucharku jakby. Takim złotym, ładnym. Miałam go. I to był właśnie chyba jego odpowiednik. Zresztą bardzo fajnie zrobiony krem do rąk. Nawilżone na noc. Pięknie pachnące. Super, mogę iść spać. Także życzę wam dobrej nocy, kolorowych snów. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Buziaki. Pa! I dzień dobry, odzywam się do was z kolejnego dzionka, ale połączę wam to wszystko razem. Jestem i zrobimy sobie unboxing. Tak w ogóle to update wam pokażę włosów, bo teraz jest światło dzienne, tak bardziej. Znaczy w sumie i tak już jest trochę ciemno, bo jest godzina, która? Która jest godzina? Nie wiem. Czwarta godzina. Pokażę wam, co zakupiłam, bo coś zakupiłam i zrobiłam sobie też unboxing tutaj. Pokażę wam mój, jak się to nazywa? Citrus Juicer z USB Wireless Portable Hands Free. Nie wiem, zaraz sobie go, nie wiedziałam, że jest taki mały, ale fajnie, bo ja nie lubię dużych sprzętów, bo nie mam też miejsca. Włosy tak wyglądają, widzicie? No to jest takie w miarę dobre światło, myślę, że tak one wyglądają, jak tutaj w tym świetle. Chociaż jeszcze popatrzcie, zaraz wam pokażę coś. Jeszcze mam odsłonię dziennego trochę światła, mam nadzieję, że nikogo nie ma. Nie ma chyba. O, widzicie? Przy dziennym świetle. Taki właśnie jest kolor włosów, więc jestem bardzo zadowolona. Bardzo. Dobra, otwórzmy sobie to. Tak? Ale najpierw wam pokażę, że tutaj nie zamówiłam, tylko kupiłam te dwa zestawy. Po trzy maski są w środku. Z tego Champney Health Spa Revitalizing Face Mask. I tutaj są trzy szparce z 10 na 5. Wzięłam, mam dwa opakowania jakby w cenie jednego, więc super. Bardzo się cieszę. One są drogie, ale są fajne, bo pamiętam. Tu wzięłam młodemu, chociaż nie zasługuje, ale wzięłam mu, bo on lubi te owoc granatu, więc wzięłam mu te granaty.
niech je chociaż trochę witamin. A tu sobie przygotowałam już soczek. Cicho bądź. Chociaż ty dzisiaj. Dzisiaj mnie młody wyprowadził z równowagi, więc mam dzisiaj taki dzień do dupy. A tu przetargałam całą siatkę owoców, bo zaraz zrobię sobie sok z owoców, świeżo wyciskany. Grapefruit. Kiwi. Tu wziąłam jakąś nowość, jak mi zasmakuje, to będę kupować, a jak nie, to spróbuję jeszcze inne. To był jakiś snowball. Coś było Brazil, Galia, ale właśnie to się nazywało coś snowball melon. Tak, i zaraz zobaczę, jak to otwierać i wam pokażę, jaki w środku. Taki biały powinien być. Snowball. Pomarańcze. Więcej pomarańczy. Witamina C po prostu w najlepszej postaci. I następny grapefruit. Bo cały grapefruit nie idzie na sok. Więc zaraz zobaczymy, otworzymy sobie to urządzonko, które zamówiłam z Amazona z 38, dzięki temu, że właśnie moja Ewcia ma te konto premium, czekajcie, muszę skupić. Ma konto premium, no to było po 35, zamiast 38. Otworzymy sobie tutaj wspólnie, obym się już nie zacięła, bo sobie zapisałam właśnie w taki sposób paluta. Dobra. Unboxing. Jeszcze mi ten palec boli, bo ja sobie nie przecięłam tak, tylko sobie tak wbiłam, nie? Ten nóż wtedy, pamiętacie na pewno, bo to było na jakiejś albo storce, albo na właśnie vlogu. Co tu mamy? Gąbkę. Gąbka. Więcej gąbek? Nie. Czas w niej wypadł. Tak to wygląda. Fajne, mały. To mi się podoba, bo nie zajmie dużo miejsca, więc to jest petarda. Nie chciałam jakiejś sokowiłówy, taki wiecie, wielki, co zajmuje kurde, połowy kuchni. Tu jakiś kabelek, USB, szczoteczka do czyszczenia. I chyba to wszystko, tak? Tak, to wszystko w kartonie. Karton zostawię w razie czego, jakby się okazało, że coś będzie nie teges. Tutaj tylko znajdę on. Czekajcie, firma to Du Sen Ho. Nie wiem, jak się to czyta. Tak. Naprawdę? Chcesz tu usiąść? Chodź. Chodź, usiądź sobie, kochanie. Usiądź sobie, myszeczko. Usiądź sobie. Chodź, daleczko. No, tu. Gdzie ty jesteś? Chodź. Chodź. Hop. Nie ty. Zesrana ulicą. Tutaj się tak zesrała mi w kuchni, że szkoda gadać. Dobra, taka firma. Citrus Juicer. I zaraz zobaczymy. Dobra. Juicing cone, cover, brush, main body, switch, the cup, body. Ok, mamy kabelek. Wygląda to, już ściągam tylko folię. Nie chcę, żebym coś spadł. Ściągam folię. Nie ma jest folii. Tak wygląda. Nie wiem, takie coś. To się chyba coś tu wsadzono, tylko nie wiem, czy się coś... O dobra, to trzeba zategować. Tu jest ten... Aha, dobra, tutaj jest dzióbek, ten, co się tutaj nim nalewa. Tu się to tak, to trzeba zablokowywać jakoś. Alright. Otwórzmy to. Dobra. A, tym pchamy te. Ten owoc jest pchany. Dobra. Te gąbeczki. Czekajcie. Na razie to wszystko trzymam, bo chcę zobaczyć, czy to będzie działać, nie? Żeby nie musieć odsyłać, nie cierpię odsyłać. No dobra, nie wiem, którą stroną. Tu jest takie, tak dziwnie się to trzyma. I to wszystko. Czyli co ja tu muszę zrobić? Mam tak trzymać za ten? No, to się tu nakłada. I co? I gdzie ten owoc mam? Tam leci sok. I tu mam chyba... Dobra. Nie wiem, tu chyba będzie się wciskał z automatu owoc, a tu będzie się zbierał sok. Tu chyba ten miąższ. Jak on będzie przyciskany, to gdzieś ten miąższ musi zostać. A tu się będzie wylewał sok. Jak na razie to jestem przerażona. Nie wiem, czy w ogóle jest on włączony już na tyle, że mogę coś sprawdzić. Będę musiała to tam zrobić. Dlatego, że widzę, że chyba będzie go trzeba naładować. Nie wiem, czy działa i nie wiem, czy już mogę coś tu... Nie, czyli trzeba go podłączyć, trzeba go naładować. Więc najpierw go sobie trochę podładuję, a jak go podładuję, to się do was odezwę, dobra? I sobie zrobimy pierwszy sok. Dobra, robaczki, jedziemy z tym koksem. No to wam pokazuję teraz. Mam nadzieję tylko, że wszystko widać.
Ja go troszeczkę jeszcze tu posunę, odsunę, bo ja musi być to widoczne. Nie wiem, ile tego soku mi tu wyleci, ale już trochę naładowałam. Powinnam pokroić na pół owoc. Mnie nie musi być widać, na pół. I on sobie tam radzi. A ja już poszłam mu na rękę. Więc daję kawałki, takie jak pokroiłam. Dajemy kiwi, melona. Nie wiem, ile z tego wyjdzie soku. Pomarańcza. Ale bardziej się skupiam tutaj na pomarańczu, grejpfrucie. Melon to raczej tak chciałam do smaczku. O! No nie wiem właśnie, ile tego soku z tego wyjdzie, nie? Bo nie chcę, żeby się przelało. Dobra, myślę, że na razie na początek z takiej ilości. No i teraz mam zrobić... Czekajcie, muszę wziąć sobie paluszki wyczać. I teraz biorę to, nie? Tu właśnie powinna być połowa tego owocka. A tu nie będzie. I chyba to będzie minus. I teraz jak mam to zatkać? Jak to się... Dobra, przekręciłam. I jak długo przytrzymasz? Na 10 godzin. Raz tylko? No jest cichy. Dobra, już widzę, że muszę trzymać. Nie, się sam włącza? Mhm. Tutaj. Ale zrobił soku z takiej ilości, to dobrze, bo ja w sumie myślałam, że tu mi się przeleje. Co się śmiejesz, ale patrzcie, ile ma soku. Ale z owocka, o, jeszcze leci, pluje jeszcze. Jadem. Jeszcze się sączy. No dobra, ale czekajcie, bo widzicie, to jest to nie ta szklanka. I teraz to odkręcę. No i tu jest to, widzicie? Taka tu powinna być skórka. To można właśnie użyć, ale ja już nie użyję. Raczej chyba. Dobry, czy chociaż momencie. Powiem wam, że to są też, to jest też zdrowie. Ja to wezmę sobie gdzieś na boczek i sobie to będę wyjadać łyżeczką, bo to jest samo zdrowie. Bo to nie ma tu nic skórek. Więc po prostu się zje tak, o, normalnie. Dobra. Jak się to teraz wyciąga stąd po prostu? No a ja wiem, co zrobiłam źle. Bo tu powinna być, no właśnie. Tu powinien być po prostu ten owoc. Taki tylko, no, nie mogę podnieść. Jak to podniosłaś? Weź to podnieś mi. Chciałam, nie mogę. O, dziękuję. Tu się zebrało, nie? A generalnie to powinna być tylko skórka. Źle zrobiłam. Spierdziłam sprawę. Tu wtedy by nic nie powlazywało, bo byłaby tylko skórka i sam owoc by się wycisnął, nie? A ja po prostu chciałam mu pomóc i po prostu no nie przekroiłam na pół, tylko na kawałeczki już od razu, więc... No ale działa. Działa. Tak właśnie. Także jak wam się podoba, dajcie znać, wstawię wam linka. Na Amazonie z 38, chyba 99, a jak macie konto premium, 35. See you later. Enjoy.